Corocznie Dzień Seniora przygotowuje Rada Sołecka oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju w Siłą Kociny. I w naszym zespole są przedszkole i szkoła podstawowa, więc dzieci przedszkolne oraz dzieci szkolne przygotowują występy dla swoich ukochanych dziadków. Tutaj w naszej miejscowości się przyjęło tak, że seniorzy bardzo chętnie przychodzą na takie imprezy, tym bardziej, że to jest impreza robiona raz taka w roku dla seniorów, dla dzień z okazji dnia dziadka i babci. I tak tutaj widzimy na tej sali, że są babci nie tylko z Łąkocin, ale są z odświeżnej miejscowości. Tym bardziej to jest Biadek, Sruszczyn, Zdańszyna, z Jankowa Zaleśniego, z Wierzna. Tak się cieszymy, że są takie te babcie z okolic, bo tym bardziej się mogą spotkać czy ze sąsiadami. Także bardzo nam to zależy, żeby takie imprezy były co roku robione. Główną atrakcją jest obejrzenie swoich pociech na scenie. Dla niektórych jest to pierwszy występ, więc tremę mają zarówno dzieci, rodzice, jak i dziadkowie. Oprócz tego mogą obejrzeć popisy artystyczne już starszych dzieci, gdzie zespół taneczny wykonuje swoje popisowe utwory, a także piosenki i wiersze. Dla każdego czeka ciasto z kawą i loteria fantowa. Czy według Pani tego typu spotkania są potrzebne dla społeczności? Oczywiście, że tak. Najważniejsze, że ludzie potrafią się tutaj zgromadzić, ze sobą podyskutować, no podziwiać swoich wnuków. To jest wielkie szczęście dla dziadka i dla babci zobaczyć takiego maluszka na scenie i oklaskiwać go, jego wyniki. To bardzo potrzebna impreza.